Człowiek rozumny jest tylko bywalcem w świecie. Iskrą szklącą się w konwulsjach jak włączany i wyłączany zestaw lampek choinkowych. Ale jest też iskrą sprawnie oszukującą siebie, obudowującą ulotną rzeczywistość mglistymi sensami, wypłowiałymi konstruktami, którym bez miary się podporządkowuje. Ta perspektywa, przypominająca legendarny już monolog z Ghost Story, tli się w Homo sapiens Nicholasa Gelihaltera. Co prawda nie w warstwie fabularnej, tam w dokumentach pisze lub też nie pisze życie. W formie. Statyczne, skoncentrowane na nieożywionych odrzutkach ludzkich kadry narzucają od razu medytatywne skojarzenia. W Homo sapiens trzeba jednak wyjść poza bezpieczny ludzki skafander i cały idący za nim aparat odbiorczy. Gelihalter portretuje tu bowiem świat człowieka pozbawiony. Gdzie się podział? Nieistotne. Ale był tu na pewno, jako gatunek. Zwierzęca zbiorowość, co reżyser podkreśla tylko ucieczką od jakichkolwiek skrawków osobistych historii. Przestrzeń śpiąca w statycznym oku kamery to panoramy, które niegdyś służyły masie, miejsca użyteczności publicznej i złomowiska. Jonas Mekas, dysponując podobną przestrzenią, poskładałby pewnie z krótkich urywków swoją własną, impresjonistyczną historię życia. Gelihalter w tym czasie testuje naszą cierpliwość, rozbierając jednocześnie pojęcie cierpliwości na kawałki. W kolażu ujęć udaje mu się bowiem udowodnić, że znużenie, a więc czas, ale i fabuła czy akcja, to pojęcia typowo ludzkie, ulotne. Kwestia ich niezbędności w dziele filmowym staje się tu tożsama z niezbędnością człowieka na świecie. Ona też jest ulotna, samolubna, fałszywa. Aby wykreować taki świat, reżyser musiał trochę pokłamać, wchodząc do własnego wehikułu czasu. Uwiecznione przestrzenie to więc tylko miejsca przyszłych wyburzeń. Ścieżka dźwiękowa została całkowicie wyciszona i nagrana ponownie. Umieszczone na ścianach graffiti, wyblendowane w postprodukcji. Ale takie dokumentalne kłamstwo dodaje jedynie ponadczasowości. Materia filmowa Homo sapiens to wnętrza i zewnętrza, które przetrwają uniwersalną próbę czasu. Będą trwały wiecznie, albo właśnie tyle, ile będzie im potrzeba. Tak samo jak długość ujęć czy metraż filmu. Kiedy człowiek umierał, płakały miasta i aniołowie. A potem przyszły sarny i zaczęły żuć trawę.